Maruszalkiewicz, indokage.pl. Znajdujemy się w Giżycku, a dokładnie w COS Giżycko przy okazji letniego obozu KSW. Zawodowej, średnio zaawansowanej, albo zawodowej, albo wersji pro, jak kto woli, a jest z nami organizator Grzegorz Sobieszek. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Więc pierwsza rzecz, o którą chciałbym zapytać, no to oczywiście frekwencja, bo poprzedni obóz był ogólny. Nie było podziału na średnio zaawansowanych, zaawansowanych, początkujących amatorów, jak ktokolwiek by to tego nie nazwał. A jak to wygląda teraz? Czy ta ekipa, która jest tutaj, stanowi już ponad połowę tego, co było rok temu, a może nawet więcej? Więc tak, pierwsza część pytania to frekwencja. Mamy 22 osoby na turnusie pro, tak jak powiedziałeś. Jest to turnus dedykowany osobom, które już ogarniają, czym jest MMA. To, z czym się zmierzyliśmy w poprzednim roku robiąc obóz, zwłaszcza osoby, które układały plany treningowe, czyli między innymi ja, zderzyliśmy się z taką rzeczywistością dosyć smutną, że ludzie się zapisywali, nie do końca jakby wiedząc, na co się zapisują. Mieliśmy na przykład na obozie osoby, które nigdy nie miały kontaktu wcześniej, nie tylko z MMA, ale ogólnie ze sportami walki. W związku z tym było bardzo ciężko pogodzić w planie treningowym potrzeby tych osób, czyli osób, które naprawdę zaczynają przygodę z MMA, nie wiedzą jakie rękawice, nie wiedzą jakie są techniki, i osoby, które mają po 4-5 zawodowych walk albo i więcej, a takie mieliśmy jakby zestawienie w poprzednim roku. Więc w tym roku po konsultacji, takiej długiej debacie z Martinem Lewandowskim, stwierdziliśmy, że jednak rozbijemy to na dwa obozy. Jest to jakby więcej pracy, więcej logistyki, no jest jakby więcej z tym związanych problemów. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy osoby na tym turnusie skorzystają z więcej, to skorzystają 100% więcej, bo na tym turnusie są osoby, które wiadomo, ten poziom jest różny. Są chłopaki, co mają 12-15 zawodowych walk, są takie osoby, które nie mają tych zawodowych walk, ale ćwiczą długo, ale to wszystko są osoby, które już mniej więcej kleją, czym jest MMA, więc jakby jeżeli chodzi o to nasze założenie, no to jakby to uważam, że zamiar super i że się udało to zrobić. No właśnie, bo rok temu dochodzi do mnie takie głosy od uczestników. Tutaj wiadomo, że nie będę nazwiskami żadnymi rzucał, ale że za niski poziom. Przyjechali i nie wiedzieli właśnie to, o czym powiedziałeś. Nie wiedzieli, czego się spodziewać. Przyjechali i poziom był za niski. No bo siłą rzeczy, jak się robi obóz, no to się dostosowuje raczej. Ten poziom spada do tej osoby, która jest gdzieś tam najmniej ogarnięta w tym wszystkim. Raczej ciężko, żeby ona nadganiała, ale też nie było takich. Był to bardzo wymieszany, więc ten teraz, nazwijmy to, był naprawiony ten problem, a jakbyś poprzedni obóz ocenił, to też tak uważasz, że ten poziom dla osób, które już coś tam ogarniają mocniej, tak jak te teraz tutaj, mógł być niezadowalający? Wiesz co, ja generalnie użyłbym tutaj takiej metafory wyprawy w góry. Jesteśmy na obozie, jesteśmy ekipą, hipotetycznie idziemy w góry, to poziom wędrówki grupy musi zależeć od najsłabszej osoby. Nie zostawia się takiej osoby na pastwę losu ani w górach, ani w wymiarze treningowym. Ta osoba nie może się czuć osamotniona. Oczywiście można sobie z tym radzić na różny sposób. Trener może jej poświęcać więcej uwagi, jeżeli program jest za bardzo zaawansowany. Natomiast absolutnie nie należy dopuścić do sytuacji, w której część ekipy, część osób no jakby nie ogarnia w ogóle tego, co się dzieje, bo te osoby muszą też skorzystać z tego obozu. W zeszłym roku radziliśmy sobie z tym w ten sposób, że wieczorem mieliśmy tak zwaną wolną matę i konsultację, i tam osoby, które były w kadrze, Marcin Wrzosek, Damian Anikowski, ja, Robert Henek, Magda Loska, po prostu pracowaliśmy z tymi osobami, trzymaliśmy im tarcze, odpowiadaliśmy na ich pytania, kulaliśmy się z nimi, więc jakby tam można było już naprawdę wyrównać ten poziom. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę poziomu, to jest zawsze sprawa bardzo indywidualna, w zależności od tego, z kim rozmawiasz. Tutaj rozmawiałeś przed chwilą z Mateuszem Szczecińskim, ściągnęliśmy jednego z najlepszych specjalistów, jeżeli chodzi o zakres dźwignia na nogi w Polsce. No i widzę po twarzach chłopaków, że po prostu robią oczy jak 5 zł, jak on pokazuje techniki, więc ty musiałbyś pogadać z tymi uczestnikami, czy to nie jest tak, że na przykład teraz daliśmy im za trudne rzeczy. Coś w tym może być. Jest Paweł Derlacz, jest Mateusz Szczeciński, wiadomo, tutaj klasa jednego i drugiego, tutaj nie ma o czym mówić, natomiast czytałem gdzieś w internecie głosy, no na pewno od osób, które w ogóle nawet nie zastanawiają się przez 5 sekund, czy tu przyjechać, że brakuje gwiazd KSW, i chciałbym się ciebie zapytać, czy celowy zabieg, czy z czegoś to wynika, chcieliście faktycznie ściągnąć takie osoby jak Damian czy Marcin, ale tym razem po prostu się nie udało. Słuchaj, generalnie wydaje mi się, że to mówią osoby, które nie zdają sobie sprawy, jak wygląda trening, jak wygląda metodyka treningu, kto stoi za sukcesem zawodników. Ja jako osoba, która siedzi w sportach walki, no nie wiem, od 2002 roku, zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie myślą, że jeżeli ktoś jest doskonałym zawodnikiem, to też doskonale uczy. Może tak być.
Nie mówię, że tak nie jest, ale za sukcesami takich osób jak Mamet Kalidow, Asia Jędrzejczyk, Michał Materla, Damian Janikowski, te wszystkie gwiazdy stoi ktoś. Ktoś ich tych rzeczy nauczył, to są z reguły trenerzy. Osoby, które pozostają w cieniu, osoby, które nie są jakoś tak super medialne, osoby, które nie udzielają co chwila wywiadów i wydaje mi się, że zawodnicy, osoby, które są zaawansowane, doceniają to, że mają szansę uczyć się od kogoś, kto dysponuje naprawdę rzetelną wiedzą, popartą sukcesami, popartą wynikami sukcesami podopiecznych, popartą wynikami sportowymi. I to nie jest tak, że myśmy stwierdzili, nie wiem, Damianowi w tym roku wypada jakiś inny kamp, to go nie weźmiemy. Nie, my celowo, jeżeli chodzi o obóz pro, wzięliśmy specjalistów w swojej dziedzinie. Wzięliśmy Bartka Walczewskiego od stójki, wzięliśmy Mateusza Szczecińskiego od parteru i jako głównego coacha wzięliśmy Pawła Derlacza, który łączy te wszystkie płaszczyzny. Zaprosiliśmy specjalistę od układania planów treningowych, czyli Amita Batre, doktora z AWF-u. Zaprosiliśmy Kubę Mauricza od diety, więc jakby daliśmy ludziom szansę na zdobycie realnej wiedzy, a nie wprost mówiąc zrobienia sobie zdjęcia z zawodnikiem KSW, bo jeżeli chcesz zrobić sobie zdjęcie z zawodnikiem KSW, to możesz przyjść do strefy fana przed każdym KSW i sobie to zdjęcie zrobić. Tutaj robimy naprawdę konkretną robotę, konkretną zawodniczą robotę i do tego są nam potrzebni specjaliści poziomu Paweł Derlacz i inni. To w takim razie parę słów o tym obozie, który przed nami, czyli tym sierpniowej edycji. Czego tam się możemy spodziewać, jaka kadra trenerska przede wszystkim? Tam również postawiliśmy na pomieszanie. Wzięliśmy i zawodników czynnych, i trenerów, no i gwiazdę KSW, żeby jakby każdy, kto przyjedzie na ten obóz, czuł się usatysfakcjonowany, czuł, że spełnia on oczekiwania tej osoby, która ten obóz kupiła. Więc w sierpniu, pod koniec sierpnia w Giżycku możemy się spodziewać tutaj Szymona Bońkowskiego, czyli drugiego 50% Berkut Arachion Olsztyn. Możemy się spodziewać Łukasza Jurkowskiego, gwiazdy KSW. Będziemy mieli jeszcze do dyspozycji Danika Buka, aktualnego zawodnika Muay Thai i trenera biegowego Reebok. Więc jakby jest połączenie różnych rzeczy. Jest czynny zawodnik, jest osoba, która siedzi w przygotowaniu motorycznym, jest trener i jest gwiazda KSW, więc wydaje mi się, że tam jest troszeczkę inaczej, jest trochę mniej takiej wiedzy merytorycznej w takim wymiarze, że ona jest prostsza. Tak, nie ściągamy Mateusza Szczecińskiego, który pokazuje odwrotne skrętówki i sangaku, bo większość tych osób nie potrafi chodzić. W sensie mówię o początkujących, oni się uczą dopiero podstaw, garda, ułożenie rąk, zachowanie w parterze, przejście pozycji, więc dla nich po prostu to, jak oni by zobaczyli teraz, co się dzieje na tamtej sali, przed chwilą rozmawiali z Mateuszem, to by zrobili oczy nie jak 5 zł, tylko jak oczy jak 10 razy 5 zł, tak? Więc tam się będziemy spodziewali tego, na tym obozie sierpniowym, będziemy się uczyli podstaw i szlifowali podstawy u tych osób, które już te podstawy ogarniają.